Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj mamy czwartek, tak, czwartek. W poniedziałek wróciłam z festiwalu i niestety trochę się na nim dobiłam, z racji, że zanim tam pojechałam, byłam już przeziębiona przez 3 dni. Imprezowałam, no tak naprawdę od godziny 17 do jakiejś 3, 4 w nocy. Rano też nie wstawaliśmy jakoś późno, bo tak około 9, więc mało snu. Jeszcze było zimno na dworze, więc po prostu się dobiłam i aktualnie jestem na antybiotyku, ale już jestem znudzona nic nie robienie. Ja po prostu nie mam siły, żeby cokolwiek robić, ale nie mam siły też, żeby nic nie robić, więc stwierdziłam, że się do Was odezwę, trochę sobie pogadam. Z racji, że jestem chora, to sobie razem spędzimy trochę ten czas i mam straszną ochotę coś upiec, więc stwierdziłam, że sobie coś razem upieczemy, bo dawno tak po prostu sobie nie gadałam do kamery. Znalazłam fajny przepis na cynamonki w internecie, a z racji, że nigdy nie robiłam takich bułeczek drożdżowych, cynamonowych, zrobimy je razem, może będzie fajnie. Zobaczymy, mam nadzieję tylko, że mam wszystkie składniki. Let's do this. Pamiętajcie o tym oczywiście, żeby subskrybować kanał, żeby zostawić łapeczkę w górę, a my lecimy z tym. Dokładnie tak. Taki piękny strój mam z Ocean Apart. Śliczny, oczywiście na kod, który macie w opisie, macie zniżkę na Ocean Apart. I co? Co my w ogóle potrzebujemy do tego przepisu? Oczywiście link do przepisu jest w opisie, ale jest to jakby co strona moje wypieki. Także co? Lecimy z tym. Jedna szklanka letniego mleka, to jest przepis na dwie blachy, także chyba spoko. Jedna szklanka letniego mleka, dwa jajka, mąka, cukier, masło, świeże drożdże, szczypta soli. Raczej wszystko mam, także let's go. Mam tylko takie z lodówki, ale damy je sobie do mikrofali. Jajka, masło, cukier, mąka, świeże drożdże albo suche. No to ja mam chyba tylko suche. Okej, a więc mąka i to ma być 4 szklanki, 600 gramów. Mogłabym to teoretycznie zrobić w termomiksie, ale będę bardziej ambitna, także let's go, 600 gram. Kurde, dużo tej mąki, powiem wam. Mieszamy to z drożdżami, a drożdży ma być 20 gram. Ile tutaj jest w środku? 7 gram. No to wydaje mi się, że po prostu wsypiemy dwa takie woreczki i będzie git. Mogłam zrobić z połowy tak właściwie składników. Może zrobię z połowy? Tak, zrobię z połowy. Teraz wsypujemy drożdże. Dodać resztę składników i wyrobić pod koniec, dodając roztopiony tłuszcz. Klankę mleka, czyli nie 250 ml, tylko 125. Ogrzejemy sobie oczywiście trochę to mleko. Musimy dodać też 50 g cukru. Następnie duża szczypta soli. Masło na końcu, cukier mamy, jajka i mleko. Ok, mamy mililitry. I ma być ich 125. I teraz musimy zobaczyć, ile jeszcze tego roztopionego masła ma być. 125 na pół, czyli 50, 60, no załóżmy 62 gramy. Dobra, a więc na pół, czyli mamy po 100. Tutaj mamy po 50 i jeszcze około 12 gram. Taka łyżka jest ponad, więc myślę, że tyle. Dobra, ale póki co musimy to rozrobić. Tak to póki co wygląda. Wydaje mi się, że zaraz będę musiała to wziąć w łapy i sobie wymieszać. Będzie lepiej. Dobra, dodaję teraz ten tłuszcz. Okej, moi drodzy, za ten czas to nasze ciasto rośnie. Bierzemy teraz taką małą miskę, znowu wagę, wsypujemy 55 g cukru. Teraz dodajemy 30 ml rozpuszczonego masła. I dodajemy kilka łyżek cynamonu do tego wszystkiego. Ja myślę, wsypię po prostu na oko. Ja lubię dużo cynamonu, więc chcę też dużo. I ja tak od siebie dorzucę jeszcze troszkę cukru waniliowego. I teraz to wszystko wystarczy wymieszać i mamy już nasze nadzienie.
A teraz jeszcze ogarnę tutaj zmywarkę. Okej, moi drodzy, minęło dużo czasu. Myślę, że nawet więcej niż powinno minąć. I nasze ciasto jest gigantyczne, gigantycznie urosło. Także teraz je sobie wyciągamy. Proszę bardzo. I musimy je teraz jeszcze troszkę przemieszać i będziemy je rozwałkowywać. Mam tutaj taką deskę do krojenia. Nastawię jeszcze piekarnik. Wyciągnę jedną blachę. Ustawię piekarnik na 180 stopni. I teraz musimy rozwałkować ciasto. Mam nadzieję, że taka ogólnie... Kurde, no co to jest? No deska do krojenia. Mam nadzieję, że taka wystarczy. Ta jest chyba większa. No tak średnio bym powiedział, ale może mam jeszcze większą. Oh. Boże, jestem taka malutka, nie sięgam. O nie, rozlałam wodę. No nie dam rady. Nie, ta jest chyba mniejsza. No, ta jest mniejsza, dobra, weźmiemy to. Dobra, musimy to ładnie rozwałkować. W ogóle akcja jest też taka, że ja w ten weekend miałam jechać z Kariną, czyli jutro. Miałyśmy jechać do Warszawy, bo dostałam właśnie od niej taki prezent urodzinowy, że w tym roku nie dała mi po prostu jakiegoś takiego materialnego prezentu, tylko wykupiła nam hotel i miałyśmy razem po prostu pojechać sobie do Warszawy, tam pójść sobie na jakieś kluby, jakieś sobie fajne, w fajnych restauracjach sobie zjeść, no i po prostu sobie pozwiedzać też Warszawę razem, bo nigdy nie byłyśmy chyba razem w Warszawie. Nie, chyba nie byłyśmy razem w Warszawie. Także taki był plan, miałyśmy sobie razem spędzić ten czas. No i specjalnie już byłyśmy pewne po prostu terminu, bo to był jedyny możliwy termin, w którym mogłyśmy pojechać, czyli właśnie ten weekend, więc wykupiłyśmy ogólnie hotel bez możliwości odwołania. Wiem, że to straszna głupota, no ale niestety tak zrobiłyśmy. No i niestety sytuacja stała się taka, że się rozchorowałam. Nie przewidziałam tego niestety, że mogłabym się rozchorować. Zawsze biorę hotele z możliwością odwołania, no ale tak się stało niestety tym razem, że tego nie zrobiłyśmy. Niestety. No i co? Karina ogólnie jest zdrowa, no i szukała tam jakichś innych osób, które mogłyby z nim pojechać. Pytała się swojego chłopaka, niestety jej chłopak ma pracę, więc nie mógł z nią pojechać. Pytała się też tam innych ogólnie osób, jakichś naszych koleżanek i tak dalej. No i niestety nikt tego weekendu nie miał, zresztą się nie dziwię, bo to jest taki last minute wyjazd, więc no naprawdę nie dziwię się, że nikt nie mógł pojechać, tym bardziej do Warszawy. No i wiecie, no miałyśmy pojechać sobie tak po prostu razem, więc to też nie byłoby to samo, gdyby po prostu Karina pojechała sobie tak o z kimś innym, no bo to by nie był już urodzinowy wyjazd, tylko taki po prostu zwykły wyjazd. Więc stwierdziłyśmy, że dobra, no albo odwołujemy i cała kasa przepadnie. Nie było za jakoś super dużo pieniędzy, ale jednak wiadomo, w naszym wieku każda cena się liczy, zwłaszcza, że teraz idziemy na studia, no i jednak studenckie życie się zacznie, więc warto sobie jednak oszczędzać tej kasy, niż tak po prostu ją zaprzepaścić. Więc stwierdziłyśmy, że w takim razie zapytamy się może na Instagramie. Może ktoś będzie miał ochotę na takie, taki wyjazd last minute. No i słuchajcie, akurat wstawiłam na Instastory i słuchajcie, okazało się, że naprawdę bardzo dużo osób chciało pojechać na ten wyjazd i naprawdę zgłosiło się do mnie mega dużo osób i udało się, słuchajcie, sprzedać, może nie za całą cenę, ale udało się sprzedać za połowę ceny, więc i tak jestem zadowolona. Tym bardziej, że nie musiałyśmy bezsensownie odwoływać hotelu, tylko po prostu przepisałyśmy rezerwację na kogoś innego. No i wszystko się ułożyło, więc jesteśmy bardzo zadowolone. Ktoś sobie pojedzie, jeszcze to akurat chłopak i dziewczyna, więc pewnie sobie pojadą na romantyczny wyjazd. Myślę, że będą zadowoleni. Pokój też wzięliśmy fajny, hotel to też był fajny, więc w centrum Warszawy, więc myślę, że naprawdę fajnie sobie spędzą ten weekend. Mam nadzieję, że tylko, że nie będzie żadnych przeszkód. Ja oczywiście będę pod telefonem, ale bardzo ogólnie fajnie lubię takie sytuacje, jak wszystkie transakcje przychodzą, jak wiecie, że po prostu nikt nie ma żadnych pretensji, wszystko idzie zgodnie, tak jak miało iść, po prostu jak ktoś się zgłasza, to po prostu zgłasza się dlatego, że jest pewny, a nie dlatego, że liczy na jakieś inne po prostu
rzeczy z tego, także naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No niestety jest mi przykro, tym bardziej, że jeszcze w Warszawie w ten weekend był bardzo fajny event, na który mogłabym zabrać Karinę, bo dostałam na niego zaproszenie. No ale jednak zdrowie jest najważniejsze, ja nie chcę jeszcze bardziej być rozchorowana niż teraz, nie chcę żadnej anginy ani nic w tym stylu, więc wiecie, mamy jeszcze czas, a teraz słuchajcie, nakładam już to nadzienie do tych bułeczek, więc mam nadzieję, że tutaj dobrze to ogólnie wszystko robię, staram się rozłożyć to jak najbardziej. Okej, i to co teraz trzeba zrobić z tym ciastem, ja mam nadzieję, że ja to dobrze zrobiłam. Taki jakby ślimaczek. No, zwija się to całkiem nieźle. Okej, mamy zwinięte. I teraz trzeba wziąć ostry nóż. Let's go, zaczynamy krojenie. Błagam, błagam, żeby to się nie rozwaliło. O, jaka ładna! Nie wierzę, jaka słodziutka. Nie wiem teraz, jak grube mają być, ale dobra. Po prostu będę kroić. Jakie ładne wyszły, jestem w szoku. Okej, chyba wyszło, chyba jestem zadowolona, zobaczcie. Tak się prezentują tutaj te cztery. Dałam je w takich no dużych odstępach, ale myślę, że na początek tak będzie git, mam dużo blach, więc mogę je wykorzystać. I tego nie było w przepisie, ale wydaje mi się, że posmaruję je jeszcze oliwą z góry, żeby one tak ładnie się przypiekły. Dobra, kochani, nie chcę mi się już tutaj czekać, bo już jestem za bardzo ciekawa na efekt końcowy, więc wkładam teraz moje bułeczki do piekarnika. Podwoiły o swój rozmiar, ale na pewno są większe, także wkładam. I teraz ustawiamy chyba z tego, co pamiętam, na 15 minut. Teraz lecę chillować bombę. Okej, moi drodzy, usłyszałam właśnie, że zaczęły pipczeć moje cynamonki. Okej, trochę się rozwaliły, ale wyglądają spoko. Dobra, ja to wyciągnę teraz, więc dajcie mi uno momento. Za ten czas, kiedy one stygną, zrobimy sobie jeszcze szybko lukier, klankę cukru pudru. Dosłownie 2-3 łyżki, więc tego nie może być za dużo. Okej, wydaje mi się, że taka konsystencja lukru jest idealna, bo właśnie jest on taki gęsty bardzo, taki jak powinien być. I co? I teraz będziemy polewać nasze cynamonki lukrem, także let's go! Posypuję jeszcze od góry troszkę cynamonem. Alright. Okej, może nie wyglądają jak cynamonki ze Starbucksa, które szczerze naprawdę uwielbiam i mogłabym jeść po prostu codziennie, ale wyglądają naprawdę uroczo. Także nie pozostało nam nic innego, jak ich po prostu spróbować. Także ja teraz biorę talerzyk. Ta będzie git. Kurde, no wygląda ładnie, ale trochę się boję. Pachnie bardzo ładnie, ale strasznie się przebija zapach tutaj tego ciasta drożdżowego. Są fest słodkie, bardzo. Ale są naprawdę dobre, kurde, smakują mi. Ciasto wyszło mega ładne, ale jest też bardzo dobre, więc kto co lubi, ja nie lubię za słodkich rzeczy, ale myślę, że mojej mamie będą smakować, bo moja mama lubi bardzo słodkie. Ja jestem zadowolona, także myślę, że git. Teraz lecę chillować bombę, no bo jestem teraz trochę osłabiona, oglądałabym sobie jakiś film albo coś, także poszukam sobie, może na Disney Plusu, na Disney Plusu czegoś. I co? Widzimy się później. Dzień dobry, moi drodzy, jest godzina 22:15 i ja wpadłam na fajny pomysł, z racji, że od dłuższego czasu są popularne jakby takie breloczki do telefonu, które są z takimi jakby koralikami i stwierdziłam, że chciałabym sobie coś takiego kupić. Pamiętam, że jak byłam w Stanach, to znalazłam takie w Urban Outfitters i z tego co pamiętam kosztowało chyba 15 albo 20 dolarów i miałam takie
Nie, to za dużo. Dzisiaj stwierdziłam, że dobra, może sobie coś takiego w takim razie zamówię. I patrzę, 30, 15 zł. Jeszcze będę na to czekać, a nie chcę zamawiać z jakiegoś Shaina. I stwierdziłam, że pójdę na Strych i znajdę zestaw do bransoletek, który kiedyś miałam. A miałam tego naprawdę dużo, pełnych koralików, bo byłam zajawiona w bransoletki, miałam jakieś takie szydełka, robiłam na szydełkach, właśnie miałam pełno żyłek, różnych rzeczy. I znalazłam, słuchajcie, tutaj na przykład mam zestaw takich różowych koralików, naprawdę różnych, różnych odcieniach. Tutaj mam zielone koraliki, tutaj mam czerwone, tutaj mam niebieskie, mam, słuchajcie, serduszka w różnych kolorach, tutaj są czerwone, tutaj są niebieskie, nie złapię za to ostrość, więc nawet nie robię. Tutaj są różowe, kolejne niebieskie, dwa razy mam czarne, o nawet trzy razy mam czarne. Tutaj mam też jakieś złote, jakieś takie też większe, mniejsze, dosłownie malutkich, drobniutkich. Jeszcze jeden taki drobniutki, tutaj mam jeszcze, proszę bardzo, niebieski, biały. Mam oczywiście też, tutaj jest chyba żyłka, tutaj mam taką jakby gumkę. Najgorsze, najlepsze jest to, że ja nie wiem do końca, jak to się robi. Robimy. Jeszcze tylko wezmę antybiotyk, bo wiadomo, styl choruje. Antybiotyk w ogóle to są takie wielkie kapsułki. A ja przez 17 lat mojego życia nie potrafiłam połknąć żadnej tabletki. Także nie wiem, jak to się stało, ale nauczyłam się po prostu połykać tabletki. Także mam nadzieję, że tym razem też mi wyjdzie. A słuchajcie, taki tip. Jak nie umiecie połykać tabletek, musicie się strasznie skupić na tym, żeby pić i w momencie, kiedy chcecie połknąć tabletkę, zaciśnijcie mocno pięść. Skupicie się wtedy bardziej na zaciśnięciu pięści niż na połykaniu i połkniecie z większą łatwością. Działa za każdym razem. To jest po prostu, to się nazywa lifehack, moi drodzy. To się nazywa lifehack. Nawet nie potrzebuję tego kółeczka, tylko wystarczy, że przełożę żyłkę przez to, co tutaj jest. To jest genius plan. To jest jakby góra, turbo urocze, także bierzemy sobie niebieskie koraliki, ja sobie ich troszkę wysypię i sobie nałożymy na tą żyłkę. Jestem ciekawa, jeżeli one nie przejdą przez tą żyłkę, to ja się poddaję i żartowałam z tą bransoletką. To trochę trwa, ale to uspokaja i ja chyba nie będę sobie do Was gadać, ja chyba sobie po prostu puszczę jakąś fajną muzyczkę, Wam puszczę timelapsa i będzie giga czat. Moi drodzy, 23:32, czyli robiłam to no ponad godzinę 15, ale skończyłam i zobaczcie, wyszło mi się wydaje naprawdę ślicznie. Love, postaram się Wam to teraz pokazać z bliska. O, proszę bardzo, tak to się prezentuje. No wydaje mi się, że jakbym poszła do jakiegoś sklepu i chciała coś takiego kupić, to bym zapłaciła za to z 15 zł, myślę, minimum. Także czas to teraz założyć do mojej obudowy i ogólnie zakłada się to tak, że zdejmujemy oczywiście case'a. Przekładamy sobie te koraliki, zaciaśniamy i teraz zakładamy obudowę. Tak to wygląda. Trochę ten czarny sznureczek jest długi, ale i tak mi się podoba i wydaje mi się, że wygląda to spoko, chociaż właśnie mógłby być ten czarny sznureczek trochę krótszy, ale jest git.